wyjątkowo trudne spotkanie i konfrontacja z obrońcami Pniówka, czy tak jak się spodziewałeś, Szymon? Nie, spodziewałem się, że będzie przeciężki mecz. Oni zawsze są groźni u siebie, na boisku. Miałem już styczność z nimi w lidze występować przeciwko tym obrońcom, no ale cieszę się, że udało mi się strzelić bramkę i zaczęliśmy strzelecki festiwal. Wobec tego, jak długo tutaj w Pawłowicach Bielszczanom nie udawało się wygrywać w meczach ligowych, miałeś świadomość tego, jakiej rangi to dla Bielszczan spotkanie? Tak, no przed meczem mówiliśmy między sobą, że to będzie ciężkie spotkanie dla nas, bo to jest ciężki teren i dlatego się cieszymy z tego zwycięstwa. Na swój sposób bramka na 1-0 była kluczem do końcowego zwycięstwa. No tego tam jest też, żeby strzelać, dlatego się cieszę, bo tych bramek było w tym sezonie mało, ale cieszę się z tego, że akurat w takim momencie strzeliłem bramkę. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Kapitanie, do twarzy ci z tym trofeum. Ja co powiedzieć, no cieszę się bardzo, że wygraliśmy ten puchar, solidnie na niego pracowaliśmy. Magiczne jest to, że wygraliśmy właśnie tutaj w Pawłowicach, gdzie no nie szło nam, strasznie nam tutaj nie szło i nawet mecze, w których dobrze graliśmy, zawsze z nimi przegrywaliśmy, oni tam jeszcze przepychali. Ale dzisiaj w szatni sobie powiedzieliśmy, że dzisiaj dość z tym. Dzisiaj ten mecz potoczy się według naszego scenariusza i tak się też stało, więc jestem mega szczęśliwy. W mojej opinii fundamentem do wygrania była cierpliwość, była konsekwencja z domieszką szczęścia. Na pewno. Konsekwencja to raz. Momentami nam tej konsekwencji zabrakło, bo gdzieś tam te bramki, które padły, zburzyły trochę naszą pewność siebie, szczególnie ta szybko stracona. Ale byliśmy konsekwentni, wiedzieliśmy, jaki pomysł na mecz ma Pniówek, czyli bardzo prosty, więc grali prostym środkiem, zbieraliśmy te piłki, chłopaki zbierali drugie. No i na pewno dołożyliśmy też trochę szczęścia też na pewno, choćby w mojej sytuacji, ten piłka nie spada na nogę, ale trzeba mieć też nos, żeby się znaleźć w takiej sytuacji, więc cieszę się bardzo, bo tak jak mówię, dla mnie to był bardzo emocjonalny występ, bo tu zaczynałem też swoją przygodę i też sobie nie było, jest mi coraz bliżej, żeby tą przygodę zakończyć. Serdecznie gratuluję. Dzięki bardzo. Gratuluję, trenerze. Ciężko wypracowane, ciężko wywalczone, ale super zwycięstwo. Puchar Polski. Był jakiś szczególny plan na to spotkanie? Oczywiście, że był specjalny plan. Musieliśmy coś zmienić, bo wcześniejszy mecz przegraliśmy tutaj z Kretesem 3-1. Dlatego delikatnie zmieniliśmy ustawienie, troszeczkę inaczej presowaliśmy. I jak widać, ten plan wypalił w 100%. Za to skład dość znacząco zmieniony w kontekście poprzednich gier ligowych. Mamy taki układ z drużyną, że w pucharze grają zawodnicy troszkę starsi, a w lidze grają zawodnicy młodzi. Ja wiem, że do meczu, pierwszego meczu na szczeblu centralnym jeszcze daleko, ale czy tli się w głowie trenerowi już jakiś potencjalny, wyśniony, wymarzony rywal? Nie ukrywam, że chcę się dzisiaj cieszyć tym pucharem. O następnym przeciwniku w fazie pucharowej jeszcze nie myślę. Skupiamy się teraz na najbliższym meczu, który też chcemy wygrać. Jestem przekonany, że młodzież sobie w tym meczu jak najbardziej poradzi. Co będzie dalej, zobaczymy. Koledzy z drużyny śmieją się, że gdzie jak gdzie, ale tutaj twój gol to smakuje szczególnie. No, można tak powiedzieć. No, kiedyś miałem tu przykrą kontuzję, ale już wszystko za nami, także cieszymy się zwycięstwa i tyle. Zdrowia mnóstwo dziś zostawione na boisku w Pawłowicach. No tak, spodziewaliśmy się trudnego meczu, wiedzieliśmy, że Pniówek gra dobrą piłkę, że jest w tabeli wyżej od nas, chcieliśmy im udowodnić, przegraliśmy ostatni mecz ligowy z nimi, chcieliśmy dzisiaj, wszyscy w klubie wierzyli w to zwycięstwo i wiedzieliśmy, że się po prostu udać musi. Zdobywacie Puchar Polski w Śląskim Związku Piłki Nożnej w cyklach dwuletnich. Był w 2017, 2019, jest w 2021, czyli rozumiem, że kolejnego możemy spodziewać się za następne 2 lata. Oj, chcielibyśmy przełamać to i znowu za rok obronić te trofeum, aczkolwiek będzie ciężko, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Tymczasem gratuluję serdecznie tej wygranej, tego pucharu. Dziękuję, idziemy się cieszyć. Pozdrawiam. Brawo!